Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w Mind Scanners. Boże, Shiro, co ty dzisiaj odwalasz? Nie pamiętam, na czym skończyliśmy ostatnio. Wiem tylko, że jak tylko załadowałem profil, automatycznie dostałem informację, że otrzymujesz małą paczkę od Nancy Wilford. Nie pamiętam dokładnie, kto to był, ale sobie pewnie zaraz przypomnę. W środku jest błyszczący bryloczek z butem. A, już wiem, która. Dobra, to już ostatnio chyba mieliśmy nawet. Plus 20 czasu. Wiadomości dnia. Wśród naszych obywateli narasta niepokój, bowiem zewnętrzni nacy nadal gromadzą się pod murami naszego miasta. Ich intencje pozostają nieznane. Zgromadzenie rozpoczęło się 6 dni temu. Dzisiejsze szacunki mówią o grupie 3000 zewnętrzniaków, koczujących pod północną i południową bramą. Północna-południowa, czyli są dwie tylko bramy. Już to czytaliśmy ostatnio chyba nawet. Konstruktor odnosi się do tej kwestii w dzisiejszej wypowiedzi. Rozumiem wasze lęki, ale zapewniam was, że mamy sytuację pod kontrolą. No właśnie, to już było wszystko chyba pod kontrolą. No i jak to wygląda? Tutaj... Czekajcie, bo ja właśnie. Shiro sobie tutaj w końcu jakieś notatki zaczyna robić. Nie, żartuję, nie robię sobie żadnych notatek, ale czytam komentarze. Czytam komentarze i. Pani Anno Winiarczyk. Mówiłaś, że 45 dnia chyba jest właśnie... 40 dniu. Jest dzień murów. Nawet nie wiem, który my mamy tutaj dzień. Usty. Ojej, to jeszcze daleko, daleko, daleko. I kochani, od razu wam mówię. Nie piszcie spoilerów. Ja rozumiem takie informacje właśnie jak tutaj pani Ania sobie zamieszczała i jak najbardziej takie są spoko, ale żadnych, wiecie, dotyczących jakichś dalszych etapów tej gry i tak dalej, po prostu potem nie będziemy się chciało w to grać. I po prostu zakończymy serię szybciej niż zaczniemy. To trochę szkoda, nie? Raczej nie inaczej. Więc tak, Mind Scanners, mimo iż się ogląda średnio, myślę, że sobie przejdziemy do końca. Mówiłem samo o Void Trainie, no ale mówię, mamy dosyć sporo serii pozaczynanych. Ja mam... No w sumie teraz mam sporo czasu, ale wiecie co? Powiem wam, że ostatnio jakoś tak mnie... Tak Andra mnie wzięła, jeżeli chodzi o nagrywanie. Nie chce mi się siadać i nagrywać. A jeszcze ostatnio Deviko mnie namówił na Fortnite'a. I ostatnio... To w czwartek? W środę graliśmy prawie że cały dzień w Fortnite'a. Boże... Wiecie co, pierwszy raz ta gra mi tak to siadła, naprawdę. Jak ja zawsze byłem anty-Fortnite, tak teraz bez tego budowania, tak mi ta gierka siadła. Bardzo przyjemnie mi się grało, o dziwo. Bardzo przyjemnie mi się, o dziwo, grało. Dobra, ale dalsze informacje to już sobie, wiecie, tam w trakcie gry pogadamy. A teraz może tego kolesia przeanalizujmy. Nie cofaj. Nie. Dlatego Glena my chyba sobie już analizowaliśmy. Ojca w dzieciństwie i od tej pory mieszka z matką, jest profesjonalnym tancerzem, no właśnie. Dolecimy do ciebie. I co my tu mamy? Och, skaner myśli. Ja... Nie spodziewałem się tego. Matka cię wyznała? Cóż, wejdź do środka. Nie wiem, czy przypadkiem nie cofnęło nam progresu. Wygląda trochę jak moja nauczycielka baletu. Silna kobieta. Matka również jest silna. Boi się kobiet, szanuje autorytet. Boi się kobiet. Nie, myślę, że szanuje autorytety. No właśnie. Jakieś magiczne miejsce daleko stąd. Wszyscy tańczą. Wolni od wszelkich obowiązków. Marzę o wolności, żyje w wyimaginowanym świecie, boi się magii. Marzę o wolności. Łańcuchy. Przymocowane do domu. Dziwne. Czuję się jak w pułapce. Definitywnie. No ja mogę być psychologiem, ja bardzo lubię takie rozmowy i wiecie, jakieś analizy, myśli i tak dalej. To naprawdę bardzo do mnie przemawia, jakby nie patrzeć. Glen uważa, że jego matka żyje i poświęca cały swój czas opiece nad nią. Jest uległy i zestresowany. Taniec to jego olbrzymia pasja, ale nie jest w stanie utrzymywać pracy, gdy jest uwięziony w szponach zmarłej matki. Nie wiem, czy ja ci dałem ostatnio poczytalny, czy nie, ale dla mnie jesteś niepoczytalny. 35 lat. Sierotofobia.
Ilość 18. Typ osobowości strażnik oczekuje na drapie. No dobra, no dobra. Tylko czy ja teraz będę pamiętał, jak tam się dalej to robi? Nie wiem. O, cóż, pewnie masz rację. Matka zawsze mówiła mi, że muszę się bardziej skupiać. Wiem, że stać mnie na więcej. Proszę, pokaż mi, jak mogę to osiągnąć. Okidoki, lecimy z tobą, panie. Jakie ty masz tutaj te problemy? To mamy. To też mamy. I tego nie mamy. Potrzebujemy z kropkami. O, tego dziadostwa. 70 czasu, dużo. Dwa kapoki. No dobra, no co najwyżej przegramy. Jednego tam poświęcimy, w razie czego. Usuń myśl, zlokalizuj myśl. Ej, my to kupowaliśmy ostatnio. Musiało mi cofnąć. Tak, i możemy usunąć albo ominąć myśl. Dokładnie pamiętam to. No dobra. I on jest zestresowany już. Niedobrze. Terapia. Kwadraty. To się opłaca. Jedno nam tylko usunie. Niestabilność. Usuwamy. Przyjaźń. Zostaw. Agonia. Czemu to tak spada? Pasek osobowości. No właśnie, usuń to. Teraz to. To. Ustaw rytm na 3. Włącz prawe oko. Włącz urządzenie. O, to elegancko poszło. I teraz będą te krzyżyki, o te. Dobra. Jezu, ile tego jest, dziadostwa. Ustaw rytm na 2. Wciąż włącznik 8 razy? Co? Który? Dobra, włącz lewe oko. No, on zaraz spadnie. Zmień typ światła na 0. Kurde, no, on zaraz umrze. Znaczy umrze, no straci osobowość. Nie wiem, jak mu pomóc. Fuck shit. Nie wiem. Weźmy to. On tutaj też straci osobowość. Pasek osobowości. On teraz to straci. Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak skończy nam się czas. Naprawdę nie wiem. Porzuć. Porzucenie. Czas minął. Twój dzień roboczy dobieg końca. No właśnie. Obywatel wymaga dalszej terapii. Czyli nic się z nim nie dzieje, ale musimy mu kupić to na osobowość. Trzymanie minus 7 kapoków. No okej. Musimy mu kupić to na osobowość. Czy my tu możemy coś kupić? Leki. Beztroska. Blokuje wszelki stres twojego pacjenta na okres 40. Chroni osobowość twojego pacjenta na okres 40. To może być spoko. Bratnia dusza i jeden kapok. Robimy nawet 2. No dobra. Nie. Gdzie? Wróć do pacjenta. Skaner, witaj. Wejdź i rozgość się. Robiłem właśnie matce herbatę. Masz gotę na filiżankę? O, śmiało. Przyjemny aromat lawendy. Glenn uśmiecha się, a jego poziom stresu spada. No tyle dobrze. Tylko tak, no ja chcę te leki sobie tutaj wziąć, o. I lecimy z tym koksem, co? Terapia. Nie podoba mi się to. No dobra, zablokowane jest? Jest. Teraz tak, lecimy. Pyk.
zainteresowanie zostaw. A go nie usuń. Możemy to usunąć. Kurde. Nie mówcie, że usunie nam to. Kurwa, usunęło nam to. No nie, on już jest dupa. On już jest dupa. Zmień tym światło na 0, to 100. Nie wiem, co to jest. Zmień tym światło na kreskę. To. Nie, to to! To. No i co? No i włączyłem. A. Na 50 tysięcy herców. Włącz usta. Na 60 tysięcy. Jezu, to jest dziwne. No i już jest dupa znów. Pasek osobowości. No nie, no nie zrobimy tego. Rytm na 0. Na 2. No bez je, ile teraz trzeba tego? Naprawdę nie wiem, nie wiem, co mu poradzić. No, no zepsujemy go, no. Zepsujemy go, definitywnie go zepsuliśmy już w tej chwili. A co dopiero wiecie. Jeszcze się zestresuj. No kurde, bez jaj! Jeszcze jedna pomyłka i jesteśmy w ogóle. Zirytowałem się. Niestabilność, padasz, już, nie macie. Zmień tym światło na 0. No teraz to rozumiem. Pacjent Glenstar doznał stresu. Terapia musi się zakończyć. Mamo, już idę. Przepraszam. Ja muszę lecieć, mamo. Powinniśmy wspomnieć o jednym wielkim efekcie ubocznym twoich terapii. One tak jakby redukują osobowość twoich pacjentów. Gdy osobowość zostanie całkowicie usunięta, nie można jej przywrócić. Ale nie martw się. Płacą ci tak czy tak. Ich niepoczytalność jest priorytetem. Musi być usunięta za wszelką cenę. Nie! Dupa! Nie słuchaj struktury. Musisz opiekować się swoimi pacjentami. Nie usuwaj im osobowości. Lecz z sercem, nie tylko z głową, Jutrzenka. Nie wiem. Ja bym to cofnął. Naprawdę bym to cofnął. Ja bym to cofnął, bo mi się to nie podoba. Tak. Ja to mam cofnąć i tyle. Słuchajcie, no ja chcę to zrobić jak najlepiej. Nawet 4. A nóż może się przyda. Dobra. Mapka. Wrócimy do pacjenta. On jeszcze jest... Alaj. Napijmy się herbatki i lecimy z tym koksem. Dawaj, tapsy. I terapia. Ustaw rytm na 1. Włącz prawe oko. Włącz urządzenie. Włącz. Zmień tym światło na X. Gdzie tu jest kurwa X? Gdzie tu jest X? No by... No nie, no to są jakieś chyba żarty. A, to tak. To już zaraz kończy, to jest time w ogóle. Zobaczcie. Już się włączyło. Dobra, lecisz z tapsami. Teraz to potrzeba. Cierpliwość tam będzie chyba zostaw. Nienawiść do siebie. Nara. Thank you.
Dobra. Damy radę, ale wiecie co, ja już chyba nawet sobie poczekam. Niech to sobie zajdzie, no spokojnie. My go uratujemy, choćby nie wiem co. Ja mu nie usunę tej osobowości. No spokojnie. I teraz potrzebujemy tego, o, nie tego, tego. Włącz lewe oko. Wyłącz lewe oko. Ustaw rytm na 3. Zmień typ światła na to. Dobra, i to. Oddanie zostaw. Żyjesz. Żyjesz. Terapia ukończona. Plus 15 kapoków. Udało się. Nie zdawałem sobie sprawy. Moja matka nie żyje. Nie żyje już od dawna. A ja... Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Dziękuję za wyleczenie. Od teraz będę odwiedzać matkę w kominach z popielenia. Udało się. Udało się, kochani. Nie mogę. Ursula Boulevard jest znana ze swych morderczych metod i budzącego podziw panowania nad słowem. Potrafi przekonać każdego do czegokolwiek, ale jej klienci mówią, że ostatnio bywa dziwnie cicha. Znajoma twarz Steffi Iskierki jest widoczna na reklamach i produktach wszędzie w strukturze. Mimo osiągniętego sukcesu wydaje się, że rośnie w niej gorycz. Jej zachowanie może wpływać na naszych obywateli, więc czas zainterweniować. Na razie może do tej. Rozumiem. Skaner myśli. Zanim zaczniemy tą procedurę, muszę cię poinformować, że twoje instrumenty nie przydadzą się w moim przypadku. Czemu? Cóż, głos, którego używam w rozmowie z tobą, nie jest moim własnym głosem. Nie jest nim już od jakiegoś czasu, dlatego też odpowiedzi, jakich ci udzielę, nie będą moimi. Zanotowano. Jak umysłu. Instrukcja. Dokument założycielski struktury. Kładłam na niej dłoń w przysiędze, więcej razy niż jestem w stanie zliczyć. Kłamstwo może być tak proste. Instrukcja. Dokument założycielski struktury. Kładłam na niej dłoń w przysiędze więcej razy niż jestem w stanie zliczyć. Kłamstwo może być tak proste. Rytuały sekciarskie. Kiepska w liczeniu na pewno, nie? Rób co musisz. Usta. Moje. Ale nie ja je kontroluję. Nigdy nie powiedziałabym takich kłamstw. Nigdy. Śmieszna gra u dentysty. Boi się utraty kontroli. Moje wnętrzności, mówiąc szczerze, nie wyglądają jak moje. To są trzewia, język i naczynia krwionośne, które kogoś innego. Problem z tożsamością. Magister biologii, ciepło, pozytywność. Problem z tożsamością. Definitywnie. Boulevard wierzy, że nie jest już autorką słów, które padają z jej ust. Bojąc się ich używać, zamilkła w pracy i jest niezdolna do funkcjonowania w społeczeństwie. Niepoczytalny. Cenzuroza. 18. Ja pierdzielę. Obdarzający typ osobowości. No dobra. Niepoczytalność to zbyt proste słowo, ale... Cóż, trzeba pracować z tym, co dostępne. No raczej nie inaczej. Raczej nie inaczej. Ja bym to sobie w ogóle tak poukładał. No bo tak, tego już nie używamy, rozumiem. A szkoda. Naprawdę szkoda, bo to było dosyć proste. Ten psychotron. To nie wiem, czemu nie mogę tego sobie ulepszyć. Ani naprawić. Specjalne. Puls odstresowujący. Usuwa stres. Charakterograf. Wzmacnia osobowość. To tu 100 czasu trzeba. Dużo.
Dużo, dużo, dużo. Potrzebujemy tak, kropek. Tego główienka i żydowskiego tego świecznika. I tych trzech będziemy potrzebować, plus to. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Terapia. Pierwszy idzie krzyż. Zobaczmy, czy to w ogóle działa. Zepsute. To jest zepsute. Nie usunęło. Usunęło. Dobra, dajemy dalej to. Tyk. Kropek, damy radę. Nawiść do siebie. Dobra, i trzy nam zostaną teraz, świetnie. Tylko widzę, że już na połowie jest, jakby nie patrzeć jej osobowość, więc to też niedobrze. To też niedobrze, ale spróbujemy sobie kupić ten wzmacniacz osobowości, bo to jest naprawdę potrzebne. Koniec dnia siódmego, utrzymanie, minus 7 kapoków, okej, śpi. Dużo. Widzisz swoją córkę uwięzioną w morzu przewodów. Otrzymujesz list od Glena Starn. Otwórz list. Dziękuję bardzo, skaner. Załączam dwa bilety na Góry Bezkresne. Moje nowe przedstawienie w sferze. Okej. Okay. Nadchodzący faks. Numer ID 34424. Nie przesyłaj dalej. Nie omawiaj jego treści. Nie zadawaj pytań. Struktura. Puls rośnie w siłę. U nosiciela potęguje to w rozwój groźnej choroby zbliżonej w efektach do prądu elektrycznego. Ta siła zakłócająca może być zwolniona celowo lub przez przypadek z powodu niestabilności. Tak czy inaczej, rezultaty są katastrofalne i należy im za wszelką cenę zapobiec. Puls rośnie w siłę. U nosiciela potęguje to rozwój groźnej choroby zbliżonej w efektach do prądu elektrycznego. Ciekawe. Program Faraday to nasz najnowszy projekt w Instytucie Zygnoki. Został stworzony, by wyeliminować puls. Obecnie badamy 5 nosicieli pulsu znanych jako dysruptorzy. Dysruptor? Dysruptorzy. Jeśli natkniesz się na dysruptorów lub na jakiekolwiek oznaki pulsu, zgłoś to nam natychmiast. Oki. Program Faraday to nasza najlepsza metoda obrony przeciwko pulsowi. Zdobądź 3 stopień obywatelstwa, dołącz do programu Faraday. Za normalność i umysł, struktura. Dobra. W końcu mamy sposób, by wyeliminować puls. Dysruptorzy muszą zostać powstrzymani, zanim zniszczą wszystkie maszyny zasilane Zygnoką. Tak, martwię się. Też jestem na Zygnokę, wiesz? Choroba, jak i całe miasto. Wracajmy do pracy, skaner. Dobra. Johnny Day. W młodości mały Johnny Day wykazywał olbrzymi potencjał jako najmłodszy zwycięzca teleturnieju Przełącz-Włącznik. Przełącz. Dobry. Brak podobnej stymulacji sprawił, że stał się nieobliczalny. To do ciebie sobie przejdziemy oczywiście, ale myślę, że najpierw wrócimy do koleżanki, która tutaj jest. Tylko no tak, no problemem będzie to, że jeżeli chcemy sobie zrobić tą maszynkę do wzmacniania osobowości, wracamy po więcej, jak widzę. Z góry przepraszam za milczenie. No dobra. Chodzi o to, że jeżeli my sobie tutaj zrobimy ten charakterograf, wzmacnia osobowość, zbieracz wiedzy. Robotanik. Zbieracz wiedzy. Przetwarza osobowość na naukę. Ciekawe. Robotanik. Usuwa wszelki stres i osobowość, nawet po maksymalnym stresie. Zapach sztucznych kwiatów. Usuwa wszelki stres i osobowość. Czyli tutaj usuwa i tu usuwa. Czyli to jest okej, ale tu dupa. Labirynt umysłu. W pełni przywraca osobowość. Bo to też jest fajne. Do 400 punktów. Wprowadza ukryte nadzieje i marzenia twojego pacjenta przez więzienny labirynt jego umysłu. Hypnomet. Na chwilę zatrzymuje upływ czasu. Ten kryształ energetyczny zahipnotyzuje twojego pacjenta. Jako punkcja. Usuwa wszystkie punkty niepoczytalności
wywołuje stres u pacjenta. Zawiązku energii przez czubki palców. No jedynie co to mi się tobie przydało, no ale to 100 czasu, to mamy 2 dni w dupę. Dobra. Lecimy. Wykrywa i rekonstruuje charakter pacjenta, wykorzystywując zaawansowany radar osobowości. Użyj radaru, by wykrywać symbol, który odpowiada jednemu z przycisków. Pierwsze symbole, które się pokażą, mogą nie być tymi, których szukasz. Dobra, przycisk, wybierz symbol, pasujący symbol, szukaj symbolu. Ciekawe. Jezu, ja nienawidzę takich rzeczy. Ale ja będę lamił pewnie. Tych 10 nam tylko zostało. Nie zrobimy jej. Spróbujmy sobie to. No dobra, tylko... I to jest to. 2 punkty daje, dobra. Teraz żydowski świecznik. Dobra. Dobra, idzie. No jak? Świństwo. No i tu już chyba nie zdążymy nic niestety zrobić. No ja już nie zdążymy niestety. No, mamy 2 dni w dupę, no niestety. Tak się niestety dzieje czasem. Trudno. Trudno. Koniec dnia 8. Utrzymanie minus 7. No, zbliżamy się naprawdę do takiej średniej liczby tych kapoków. Wiadomości dnia. Dziś rano niedaleko wielkiego wiatraka widziano dziwnego, niezarejestrowanego człowieka, robiącego dziwne rzeczy. Wypatrujcie tego osobnika i uważajcie. Jest bardzo dziwny. Dobra, kolejny dzień. Kolejne osoby. O, Gilbert Rhodes. Gilbert zaginął lata temu i został uznany za zmarłego. Jakimś sposobem udało mu się całkowicie zniknąć z radaru, ale ostatnio widziano go przy wejściu do kanału w repach, jak i w różnych kawiarniach. Człowiek wiewióra. Dobra. Ale najpierw ciebie skończymy. Miło cię znów cię widzieć, albo przynajmniej tak twierdzę. Dalej, lecimy, terapia. Dobra. To jest... Zyskajmy ci trochę tej osobowości. Tak, żydowski świecznik. Już powoli to łapię, moi drodzy. Już wiecie, jest lepiej. Żydowski świecznik jeszcze raz zrobił. Pyk. I lecimy te kółeczka. Niestabilność, usuwamy. I ostatnie 2. Miłość, to zostawiamy. Pustka. Jeszcze krzyż na końcu został, naprawdę? Ja jej usunąłem osobowo... Nie! Ja pier... Nie chcę. Tak, ja zjebałem, to nie zauważyłem. Wiem. To już było... Nie! To od początku. Dupa. Ja chcę reset. Cofnij. Tak. Ja to zrobiłem nieświadomie. Słuchajcie, ja to zrobiłem naprawdę nieświadomie. Tak się zająłem tym wszystkim, że zrobiłem to nieświadomie, naprawdę. Człowiek nie zauważył tej osobowości. Szkoda, no bo naprawdę dużo już zrobiliśmy, już kończyliśmy, no.
terapia. Lecimy. To. Dobra, i tak, lecimy. Robimy te kostki. Widzę, że są już inne, prawda? Zaniedbanie, cofamy to. Myślę, że świeciki żydowskie zrobimy. Żebym znów się nie jebnął, bo tu już widzę, że jest krytycznie. O. To będzie ta. I ostatnie krzyżyki. Pykło. Uff. Zrobiłem to przynajmniej. O, znów mogę mówić wprost. Oto wyznanie. Jestem kłamcą. Przyznaję to. Nie boję się już powiedzieć, że byłam w błędzie. Czuję, że mogę teraz ufać temu, co mówię. Cóż za uczucie. Dziękuję ci, Skader. Ki. Nie no, pan wiewiórka mnie interesuje. Ale daleko jest. No wszyscy są w sumie daleko, oprócz tej. To lecimy do niej najpierw. O, skaner myśli? A, no tak. Nareszcie się obudziłam i zacząłem krytykować nasz rząd. I nagle ty się pojawiasz. Niesamowite. No dobrze, wyczyśćmy mój umysł z destrukcyjnych myśli. Bramy. Mój ojciec był tam inżynierem słabego napięcia, gdy dorastałam. Pokazał mi parę dziur w murach, przez które mogłam wyjrzeć do strefy zewnętrznej. Czemu jest dla nas zamknięta? Kwestionuję zasady. Mój dawny szef, pan Derrickman. Odeszłam, zanim pojawiły się oskarżenia o molestowanie seksualne. Ten uśmiech aż się prosi o dobry sierpowy. Tyle ci powiem, wybić mu te zęby. Zemsta. To skaner kapoków w moim foyer. Nie rozumiem tego. Codziennie płacimy utrzymanie, ale gdzie idą te miliardy kapoków? Ulice toną w śmieciach. Człowiek zaczyna się zastanawiać. Mieci inspirują mózg do pracy, kwestionuje system. Nie rozumiem komputerów, bez sensu. Nie, ona jest poczytalna jak najbardziej. Panna Iskierka ubzdurała sobie, że struktura nie działa w jej najlepszym interesie. Jest wyraźnie nastawiona przeciwko systemowi. Antystrukturowe zachowanie jest zagrożeniem dla naszego społeczeństwa. Poczytalne. Typ osobowości przedsiębiorca. Nie wymaga terapii. Dobra. Pacjent jest poczytalny. Nie są wymagane dalsze działania. Cóż, jesteś w porządku, skaner. Przepraszam, jeśli wydałem się zdenerwowana. Po prostu czuję, że nasze społeczeństwo idzie w złym kierunku. I że trzeba coś zrobić. Że ty robisz, co możesz. Przepraszam, że ci nie upałam. Okej, spoko, luz. Dobra, jeszcze możemy polecieć do naszego artysty. Gilbert wyskakuje z cienia. Pokazuje pazury i syczy. Jest w okropnym stanie. Ostrzegam cię, górniak. Chcesz się gryzonia. Podejdź bliżej, a rozedrze cię na strzępy. Gryzoń ugryzie cię i wywoła u ciebie zarazę. Będę się trzymać z daleka. Dobrze. Albo prawdopodobnie umrzesz. Ten umysł. Moje supermoce. Nie, mój cios psychiczny trzyma górniaków na odległość. Bardzo przydatny podczas wypraw po jedzenie. Twierdzi, że ma moce. To... kosz. Ja... koledzy z klasy, oni... opróżniali mi go na głowę. Przez cały dzień chodziłem brudny, bo nauczyciele nie pozwolili mi iść do domu. Tak bardzo się śmiali.
prześladowany w szkole. Miary nauczyciele. Super nogi. Lawa, lawa. Gryzoń lubi oglądać nogi od dołu. Ale gryzoń nigdy nie ma gości. Gryzoń jest bardzo samotny. Jestem to seksualny. To raczej. Samotność. Definitywnie wiem, to kliknął, ale no wiem, co gra ma na myśli. Te prześladowania przez całe życie... Ta prześladowana przez całe życie zagubiona dusza twierdzi, że jest superbohaterem o imieniu Gryzoń. Żyje samotnie w kanałach, odcięty od społeczeństwa. Zachowuje się agresywnie i naraża swoje zdrowie. Dałem mu poczytalny. Niepoczytalny. Gryzosteria. Ilość 17, typy takie marzyciel. Zauważcie, że on ma mniej tych rzeczy, pypków, niż tamci. Może i masz rację, jeśli chodzi o moją diagnozę. Ale pamiętaj, Gryzoń tu zostaje. Dobra, zostawaj. Możemy zrobić szybką terapię, ale to 3 sekundy to nawet... Koniec. Minął. Twój dzień roboczy dobiegł końca. Obywatel wymaga dalszej terapii. Koniec dnia 9. Utrzymanie minus 7. Skanerze myśli. Masz na koncie 144 punktów nauki. W tym miejscu mam zaszczyt serdecznie pogratulować ci twojego drugiego stopnia obywatelstwa. Drugi stopień obywatelstwa niesie ze sobą wiele korzyści. Domowy parking, dostęp do lepszej jakości warzyw. I nie zapomnij, trzeci stopień obywatelstwa daje dostęp do Instytutu Zygnoki. Czyli tam, gdzie jest nasza córka. 70, no dużo, kurde. Tam, gdzie jest 70, no to i tak musimy tam lecieć, tak. Mało nam zostanie. Mało nam zostanie tego wszystkiego. Przychodzisz, by uczyć mnie życia na górze? Nie obchodzi mnie to. Dobra, jakie ty masz dolegliwości? To i to. Dobra. 4 tak ładnie ułóżmy. Na pewno to jest to? Tak. Lecimy terapię. Dobra, idziemy na pierwszy ogień z tym. Przełącz włącznik 2 razy. Włącz usta. Włącz urządzenie. Ustaw rytm na 1. Teraz te kwadraciki. Kurde, nic nie widzę. Humor zostaw. Gniew anuluj. Żydowski. Chociaż nawet nie musimy tego zmieniać. Zaniedbanie. Dobra. Wiecie co? Można by było 2 te pierdyknąć. Ustaw sprzęt na 30 tysięcy. Wyłącz urządzenie. Włącz urządzenie. Włącz prawe oko. I tu już panu trzeba troszeczkę podkręcić. To będzie to. Dobra. I tak, ja mam jeszcze tą kropkę walną. Cierpienie anulujemy. Teraz żydowski leci. Pyk. Dobra. Dobra, jeszcze jedno. Nie mogę. Dobra, to chyba jeszcze to podnieśliśmy. No nie zdążymy chyba. No jednak jeszcze mu podnieśliśmy, dobra, spoko. I następnego dnia powinniśmy mu już walnąć to do końca.
Obywatel wymaga dalszej terapii. Koniec 10, utrzymanie, minus 7 standard. No ale taka pokinam się, kurczę, wężą. Wiadomości dnia. Kolejny przypadek pulsu wystąpił dziś w Jack's Noodle Dinner w Trepach. Piekarnik wybuchł, gdy jeden z kucharzy przygotowywał posiłek. Na szczęście nikt nie został ranny. Właściciel Jack Francis tak to skomentował. Jakbym wiedział, że to zagłuszacz, nigdy bym go nie zatrudnił. Jezu, czemu jest taki okiem dzisiaj? Na szczęście nikt nie został ranny. Właściciel Jack Francis tak to skomentował. Jakbym wiedział, że to zagłuszacz, nigdy bym go nie zatrudnił. Dysruptor został aresztowany. Ciężkie słowa pisał po prostu. Dobra, lecimy do ciebie. Gilbert. Dokończymy cię już. Powinno już się udać. Przychodzić, by uczyć. Kurde, nie uczynić. Dla mnie jest ta czcionka ciężka. Nie wiem dlaczego. Jestem może dyslektykiem, chociaż nie mam nawet zdiagnozowanego tego. Być może, ale chyba nie. Dobra, świeczniki. To chyba tak. Będzie git. I teraz to. Przełącz włącznik 10 razy. Wyłącz usta. Ustaw tym 3 cm na 60 tysięcy. Ustaw rytm na 0. I git. Terapia ukończona plus 15 kapaków. Co? Co ja robię z moim życiem? Uj, co ja jadłem? Muszę napastować swoje życie. Nie mogę wrócić do mojego dawnego życia. Ja coś wymyślę. Dziękuję za ratunek. No i dobrze, miło. Jeden z trzech założycieli Delta Corp. Florian specjalizuje się w zmysłach, ale ostatnio jego żona wyraziła zaniepokojenie jego zachowaniem, opisując go jako nieobecnego. Don Dalonzo. Ostatnio Don wydaje się brać swoją pracę ochroniarza nieco zbyt poważnie. Mieszkańcy obawiają się jego pragnienia, dominowania i bycia dominowanym. John... Dobra, chodźmy do tego Johna. Kim jesteś? Skanerem myśli? Przetestować mnie? Tak? Cóż, byłem już testowany nie raz. Zacznijmy to przedstawienie. Skan umysłu. Dwa przewody, czerwony i niebieski, jak na filmach animowanych. Założę się, że czerwony wywołuje eksplozję. Niebieski przyniesie mi chwałę. Myśli w kategoriach absolutu. Definitywnie. To opakowanie lukrowanych narzędzi Weasels. Młotki to lukrecja, wiatraki to czekolada. Razem ze starszym bratem musieliśmy wybrać po jednym na raz, bez podglądania. Ekscytuje jego losowość. Zapadnia. Otwierała się, gdy ktoś źle odpowiedział na serię pytań. Lecieli w dół. Oczywiście mnie to nigdy nie zdarzyło. Ciekawostki serialu TV. Zwycięstwo, plądrowanie grobów. Zwycięzca. Wynik, jesteś pierdolnięty. W umyśle żadnego wszystko stało się grą w prawdopodobieństwo wygranej lub przegranej. Godna podziwu teoria na świat, w której jednak działa kiepsko w rzeczywistości. Niepoczytalny. Jesteś jebnięty. 20 pypków, Jezu. Typ osobowości kapitan. Niepoczytalny? Ty chyba nie wiesz, o czym mówisz. Jestem jednym z niewielu ludzi, którzy widzą rzeczy takimi, jakie są. Czy możemy spróbować jeszcze raz? Proszę? Nie. Terapia. Nie mam... Nie sprawdziłem. Mam nadzieję, że to są właśnie te. Dezorientacja. Nara. Pysz. Thank you.
A, zdążę? Zdążyłem. Kolejny krzyż poleci. No, ale tu już nie zdążę. Nie zdążyłem. Nie sprawdziłem, jakich ja potrzebuję narzędzi nawet, wiecie. Czas minął, twój dzień roboczy dobiegł końca. Obywatel wymaga dalszej terapii. No oczywiście. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Mind Scanners. Trzymajcie się. Hej, hej!